Projekt na karteczce. Jak już tutaj jesteśmy, to wytłumaczę w ogóle, co to jest i o co tu chodzi. To tak, tutaj mamy rolin, a tu mamy kicker w gąbki, a tu będzie kicker na stepa, po tam lądowanie jest, już sobie mamy nasypane trochę. I tak, ten kicker stąd przewędruje tutaj, a w gąbki trafi właśnie ten nasz regulowany, który teraz robimy. No bo to wiadomo, trening na różnych kickerach jest fajny, a nie mamy miejsca na wstawianiu dwóch różnych, więc robimy jeden regulowany. Będzie działać. Proszę pokazać. Bardzo piękna. Masz dobra robota. Z drugiej strony. No, no. Ja to robiłem. Jak? Nie. Jezus Maria. No stań się na tym, jeszcze bardziej się zaciśnij tą piłę. Chciałem takie ładne nagranie zrobić, żeby wyszło jak zawsze. No naciskaj mocniej, dawaj. Dawaj. No kurde, serio. Ty to zniszczysz. No patrz jak to idzie. Tnij to. Ała. Jak prosto. Dobra. Jedyny taki niepowtarzalny kicker. Dobra. Jedyny taki w Polsce. I wysokość masz 0,75. I następne to będzie 91 cm. I... 1,09 m. Bardziej, no tak o. O, teraz. 1,09 m. No wiadomo, że jak jest projekt, to zawsze się coś tam nie zgadza, no. Robimy małe, weź od drugiej strony tak, żeby było widać. O właśnie. Ma sens, ale mi niewygodnie, bo tu upada. Robimy popraweczki, bo... O, cyk, elegancko. Bo no wiadomo, że jak coś zaprojektowaliśmy w komputerze... Teraz to się tam nie zmieści, za cholerę. Jak mi w komputrze zaprojektowało... Tak się teraz nie zgadzało i trzeba było poprawić. Nie no, chodzi o to, że po prostu dwie kropeczki żeśmy przesunęli, żeby taki ładniejszy profil wyszedł. Papa! O, człowiek! Pa, weź, to redukcja masy jest. Na kierownicy? Na kierownicy, jo, a nie widać, a widać trochę. Majster, to ma być równo. Czekaj, ja tutaj dosunę. U ciebie jak bardzo skrzywo? Nie jest idealnie, równiutko. Czekaj, ja jeszcze zobaczę. No. Ale on to pięknie. Ja żeby też nie próbuję przekazać. Dogo. Ona też chce impregnować. I tęciuszka, tęciuszka. No tęciuszka jesteś? Tęciuszka. Tuku. To. Polowany drewno, to już na liście tak się zajebiście wchodzi. No to nie skacz ty, masz mokre łapki. Ona weszła w impregnat, rozumiesz to? Mam zielone ręce teraz. Weź ten, weź tak poleć po całym tym. Poleć, no to masz tutaj, bo co nie? Po tej stronie ja zabijam się. Wolniej, spokojnie. Chillowo jak na tych filmach. Ale nie slow-mo. Dzień drugi. Dzień drugi robienia kickera. Jest git. Pokaż jak ty wyglądasz. Dobra, bo chodzi o to, że to są te szyny, które będziemy wykorzystywać, żeby potem jedna w drugą się będzie wsadzać i mocować nam kicker, bo... Nie będzie widać.
Dobra, astronauta. Idę ten, idę pokazać, o co chodzi. Bo tak, tutaj mamy profil, leży sobie. Jak tak będzie kicker stał, to jego trzeba będzie gdzieś od tutaj tak uciąć, nie? Cyk. O. I te szyny będą nam łączyć te dwie części, po to, żeby tą górną część można nakładać na to, nie? Tu już wszystko nam po impregnowaniu schnie jeszcze sobie. Igor tam dotknie to. Najgorzej, że do końca jeszcze nie wiemy, jak to zrobić. Będziemy improwizować. Co mam powiedzieć? Największe salto szpadlem na świecie. Największe salto szpadlem na świecie. Nawet nie zrobiłeś do końca flipa, Jezus Maria. Dobra, skacz na główkę, nie umiesz. No tnij, bo już chcę to nagrać, no. No co ty robisz? Od jednej strony się tnie ciągle, wiesz o tym? No patrz, mi idzie ten żywica. Zdebilu. Jezus Maria. No stań się na tym, jeszcze bardziej się zaciśnij tą, tą piłę. Już ci mówię, że się nie zaciśnij. Ja postoję. Chciałem takie ładne nagranie zrobić, żeby szło jak zawsze. Nie masz bluzę, może tam już przypadkiem metki? To krzywo idzie, co? Nie wiem, zobacz tam. Ale nie idzie. No naciskaj mocniej, dawaj! Dawaj! Patrz, nie naciskam. Żywica jest. Żywica. Gdzie? Oh yeah.